Postanowiłam nagrać odcinek z Allegro w tle, okazja z Allegro, dlatego że przeglądam oferty sprawdzonego sprzedawcy skarbek, który jeszcze później może dam jako screen miniaturkę, bo chcę coś dobrać, ponieważ najtaniej u tego sprzedawcy jest organza, bo dopytuję właśnie, czy jest ten korek, jest w najlepszej cenie, a mnie cały czas ten zapach kusi, nigdy go nie miałam, nie znam go aż tak dobrze, natomiast zawsze mi ten flakon i ta głowica kolumny i tak dalej powodowały, że czułam, że chcę przynajmniej jakiś czas ten zapach mieć, pooglądać, posprawdzać. Jakoś tak po prostu czuję. I teraz w momencie, gdy chcę sobie zrobić wyzwanie na kwiecień, właśnie te wszystkie retro, vintage klimaty i reaktywację serii, to tym bardziej. Więc właśnie sprawdzam, czy coś jest tutaj jeszcze w ofertach ciekawego. Kiedyś jakbyśmy na wyjeździe nad morzem, to zamawiałam właśnie tego sprzedawcy w fajnej cenie kartuzy, na przykład niszową. Tutaj mam akurat Dekadens Unikat Jacobsa. Marka Joseph's. Oj. Marka Jacobsa tanio, w sensie generalnie tanio. Generalnie dobra cena. Sprawdzamy, co tam dalej. No bo jest to ogólnie unikat. W porządku, cena na Madness. O, Olfaktive Szypr daje sobie już do ulubionych. Bardzo dobra cena. Chyba w takiej cenie nawet nie było na Luxe Rolex, chyba były po 400. Powiem szczerze, teraz to. Aż muszę sprawdzić, czy to są noce rozpisane. Kardamon, szafran, bergamotka, kawa, pieprz, piwo, czarna herbata. Powiem tak, jak ta seria się w ogóle pojawiła? Ona teraz jest w quality, ale póki jeszcze jej nie było, to ja miałam od kolegi właśnie dekanty różnych zapachów z tej serii. Gdzieś one jeszcze są. Iris, nie Iris, róża i później do tych zapachów wracałam właśnie już bardziej w quality, ponieważ nie wiem, gdzie te zapachy mam. No nic, dałam do ulubionych, przeglądam, dałam w ogóle, żeby najnowsze oferty pokazały tego sprzedawcę i tak sobie od najnowszych przeglądam. Nawet nie znam takiego zapachu, Characters z Toile de Parfum. Co to za zapach? Nie znam takiego, bo jestem jakaś. Nie wiem, nie wiem. Natomiast chyba nie ma opisu. Nie, tu jest. Ale to nie dla mnie. No dobrze, idziemy dalej. Czy coś tu jeszcze znajdziemy w fajnej cenie? Fajna cena chyba na to Mirabeau tej do rąż. Przewijam, przewijam bardzo szybko, bo chcę zobaczyć, czy na coś jest naprawdę fajna cena, także takie kolejne przeglądanie okazji perfumowych. Okazje, nie okazje, właśnie. Przede wszystkim też przedstawiam miejsca perfumowe, do których ja zaglądam, tak? Czyli Luxury for Less, Stery Perfum, pod stronę dolce.pl. To zawsze było wiele zapytań. Tutaj Juliette Hasegan to gorzej, to nie wchodziły na te Stery Perfum. Kenzo Amour, też tam taniej, ale mówię, tutaj są jakieś zapachy, coś mogło być tam taniej, coś mogło być tu taniej, na przykład tam jest drożej organza. Bardzo dobra cena na Eden, chyba najniższa w tym momencie, ale musiałabym sprawdzić oczywiście. Tutaj dam do ulubienia, bo nie znam tego zapachu, White Lilies, Ralph Lauren. Nie wiem, czy to nie są jakieś butikowe, Ralph Lauren, tutaj. Szałwia, ambra, nie znam. Kiedyś miałam to lampę. Nie dałam mojej mamie, moja mama dała mojej babci. Co to jest? Oriental Musk? Ja tego nie znam. Nie wiem, czy to jest ocena, czy będzie coś, nie, tylko ocena, nie ma opinii. Co to jest? Mgiełka zapachowa do włosów. No ja włosy ogólnie aplikuję na włosy perfumy, także takie mgiełki mi są niepotrzebne. Przewijamy dalej, przewijamy dalej. Cena na te Fioriciele, mam je, bardzo lubię. Taki trochę gourmand, ale czy taki z pomysłem, także tutaj faktycznie warto. To
To są chyba te winogronowe. Tam sobie. One mają słodycz, ale ta winogronowa była ciekawa w nich. Tam sobie tutaj do jakichś tam obserwowanych, nieobserwowanych. Patrzę też na co są naprawdę dobre ceny. Ale też przewijam tak szybko, też patrzę co mnie w ogóle interesuje. To kostum na setka tanio. Przewijam, przewijam i po prostu jak coś mnie zaciekawi, to wtedy się zatrzymuję i sprawdzam cenę. Czy cena jest ceną dobrą, czy cena jest ceną słabą. Czy kojarzę inną cenę, bo właśnie przeglądając, to muszę sobie sprawdzić, czy gdzieś można tanio, czy nie. Ten zapach bardzo lubię. O, lalika! Kupiłam w make-upie, się zastanawiam w filmie, co ja tam jeszcze mam tutaj, patrzę, lalika, lalika. Taniej kupiłam na make-up.pl. O, bondy tanio. Te muszę zaznaczyć, bo ja mam trochę do nich sentyment, ale to 50. To nie tak tanio. To mi się trochę nazwa podoba. No dobrze, idźmy dalej, idźmy dalej. Co my tutaj mamy? Jestem cały czas uziemiona w domu. Szczęście resztę dni, już i popołudnie, i jutro, i pojutrze, całe dni, jutro i pojutrze, szukaj i tak dalej, to już spokojno, po prostu nie wiem. Nie widać, widać, nie wiem co z sobą robić. Porządki porobiłam, coś tam potworzyłam, zebrałam się i teraz po prostu przeglądam. Tak, tak to jest. Miałam robić odwyk, a tutaj wynajduję co jeszcze. No, bo powiem tak, to są moje wynajdywania. Przy okazji stwierdziłam, że może kogoś to zainteresuje pod takim kątem, że ja pokazuję te miejsca, pokazuję też jak szukam i oczywiście później trzeba sobie porównać, czy w jakimś miejscu nie stanie, ale no trafiają się naprawdę jeszcze okazje, jeszcze można trafić pewne nawet dawne zapachy na naprawdę śmiesznych cenach. Kiedyś miałam tą Nina Ricci. My tu mamy. Też nie mogę się przekonać do Obsession klasycznego damskiego. Ciekawie to męskie. Te Night jeszcze muszę sobie podświeżać na nowo. Ale powiem szczerze, że tutaj ten szyfr. Muszę posprawdzać, czy jeszcze nigdzie nie ma. Natomiast ja nie tyle sprawdzam oferty tego sprzedawcy, że ja muszę coś dobrać, bo nie wiem, że wysyłka, bo tam tak mam wysyłkę za darmo, bo są te smarte, ale tak po prostu przeglądam, bo skoro dopowiedziała mi organza najlepszą ceną właśnie u tego sprzedawcy skarbek, to stwierdziłam, że zobaczę co tam jeszcze takiego można by trafić w fajnej cenie. To nie musi nawet pójść jedną przesyłką, ale widziałam tam, że jak kliknę do 16, to jutro będzie, czyli tak późno kurier od nich odbieram, więc jeszcze jest czas, ale nie wiem czy mi zdążą odpisać. Nie wiem, czy mi zdążą odpisać, a ja bez potwierdzenia, że tam jest korek, nie zamawiam. Dosyć dobra cena na romans Ralph Lauren. Ostatnio opowiadałam. Dobry zapach. Z takim klimatem takich świeżych, w ogóle będzie taki film o takich właśnie mainstreamowych, świeżych, kwiatowych, kobiecych zapachach. Jest taki świeży chłód, kobiecy dystans. Chodzi o to, że to jest bez jakichś tam białych kwiatów, słodkości i tak dalej. To jest tak trochę kolorystycznie takie jasne kwiaty i trochę różowe kwiaty, w tym romans to opowiadałam. Odświeżałam sobie ten zapach ostatnio w Superfarm byliśmy, ale też wcześniej na lotnisku. Coś ostatnio cały czas te Aromatics Elixir, kiedyś miałam coś trafiać, to Black, ale coś nie mogę trafić. Nie pojawiają się te Sherry, a w ogóle z jedną z widzek, z Marleną, to właśnie my się tak znam przez to właśnie klinik Sherry. Od tego się zaczęło w ogóle. To tak mam to w pamięci. Co my tutaj jeszcze mamy? Właśnie mamy tą organzę, ale nie muszę dać do obserwowanych, bo już dałam do koszyka. No dobrze, nie wiem ile tego jest. Przyjmijmy wersję, że poprzeglądam do maksymalnie 45. Miejmy nadzieję, że przeglądając kolejne miejsce perfumowe online z okazjami, że zmieszczę się w czasie. To jest bardzo dużo cen, które, gdzie można znaleźć coś taniej, ale właśnie na tle tego wszystkiego można znaleźć coś naprawdę super cenie. Także ja przeglądam, ja przeglądam. Coraz rzadziej się pojawiają te Lolity. Dobra cena na Alambar. Wręcz bardzo dobra. Taki kultowy zapach generalnie tej marki kiedyś.
No, na te butikowe tutaj dobra cena, na przykład te, bo mówiłam właśnie te Intuvoit. Ogólnie to są takie cięższe klimaty, to jest ta droższa seria Juliet Hessegan. Także idę dalej. Canyon Sky, trochę nazwa mi się spodobała, dodam sobie do sprawdzenia. Ja z Hollistera mam chyba jeden czy dwa zapachy. Generalnie większość tych zapachów nie pasuje, mam taki właśnie lilakowy. O, ten zapach trochę znam. Taki dosyć ciekawostkowy, w Douglasie się tam trafiał czasami. Ma dosyć dobra cena na Signorie Misteriosa. Podobna cena, jak który jest właśnie na Sexy Amber. Dodam sobie do obserwowanych, bo jakbym nie wzięła tam, to tam później trzeba było z wysyłką, tutaj będę miała taniej chyba. Dobrze, idziemy tam. Na przykład no, zła cena na Kenzo Amor, bo za tyle to nam jest setka na Luxury for Less. Nie, Boże, zagada mnie na Luxury for Less. I zaraz powiedziałam się, w ostatnich kilku minut Luxury for Less chodziło o testery perfum.pl. Eternity Antons, ja mam, zdobyłam, odebrałam tą dawną wersję bordową. Ona jest po prostu cudowna, ta bordowo śliwkowa. Muszę powiedzieć, że piękna perełka ma jest, będę opowiadała. Bardzo mi się podoba zapach, bardzo mi się podoba ten mały flakon, i wszystko mi się podoba. Właśnie ta nowa wersja jest totalnie inna i ona tak nie do końca mi pasuje. O, tu jest ta ikebana, co Julia mówiła. China White, właśnie na testery perfum prawie 2 razy taniej. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś Paradiso z Roberta Cavalli, jakiś. Takiej wersji nie widziałam. Co my tu mamy jeszcze? Ja będę milczeć, bo będę przewijać i obserwować. O, to jest ten eklat, który ma chyba moja mama. Bo ja mam to intensywniejsze i nie, klasyk lepiej. Ja nie tylko miałam kartuzję od tego sprzedawcy. Miałam też średniej ceny, pokazywałam gdzieś taką perełkę z Acqua di Elba. Taką dosyć w stylu tych najfajniejszych ujęć Womenity. Te czaszki okropne dla mnie. Czy to coś tutaj mamy w dobrej cenie z Aleksandrę? O, te masaki, takie trochę, to taka świeżość, przestrzeń, takie trochę rozmyte japońskie klimaty. No to fajna cena, także gdzieś mam dwa flakony, warto mieć na uwadze. Teddy Pum, nie, to już mam. Gdzieś mały flakonik, ale gdzie? O, są też kartuzje. Są jakieś nowe gosty. O, to jest ten winogronowy, ale tam widocznie był testy. Też trzeba było się dowiedzieć, czy z korek. No właśnie. W przypadku niektórych, no klin taniej na testery perfum. W przypadku niektórych zapachów, co tam jakoś przeżyje, ale zależy. Zależy. No, ceny kartuzje oszalałe. Nie masz tak dużo promocji, znaczy takich w sensie okazyjnych. No, trochę się znalazło. Tak na oko myślę, że w ciągu filmu gdzieś 7. 7 myślę, że tak na oko było, może 10. Ja przewijam dalej, obserwując. Czy dziś jeszcze coś trafimy w fajnej cenie? Masaki Matsushima Mat. Dam do obserwowanych tych. Tego. Trochę słabo znam akurat ten zapach, o tej konkretnie nazwie. Samsara, no i jest oczywiście cena kosmiczna, ale dajcie znać, jak według Was mocno się to pozmieniało.
Dobra, bo zostały 2 minuty. Także muszę to jakoś przyspieszyć. Czy jeszcze obserwuje? Jeszcze coś po prostu wynajdzie. Chociaż powinien być odwyk, ale po prostu się przewijają, przewijają. Zaraz coś zobaczę, na przykład czego nie znam w ogóle, nie wiem co to w ogóle jest. I to jeszcze jakaś w ogóle nowa szata od kutu. Myślę, że nawet gdyby zmienili zapach, to nadal jest to dobry zapach. No i te 300-100 metrów, tak, tego typu zapach to i tak będzie zawsze dobra opcja. Oczywiście warto też sprawdzić, czy nie ma gdzieś taniej akurat, ale ten akurat Joff to nie do końca miło wspominam. Na Lulu to były tam lepsze ceny. Dużo w ogóle mainstreamu, dużo w ogóle takich normalnych, że tak powiem, marek. W sensie jestem trochę zdziwiona, bo kiedyś ten asortyment skarbek był trochę lepszy. Teraz właśnie tak przewijam, bo liczę, że jednak będą, że tak powiem, te da. O, i to jest Cavotino, ktoś wymawia, to chyba to jest ten klasyczny. Trzeba było sprawdzić, że to jest tym zielonym, jakimś tym korkiem, bo to jest właśnie ten styl Trent Poison Dior'a. Ile tego jest? Tylko bardzo dużo mainstreamu, w takich sobie cenach. W sensie, no na pewno w cenach lepszych niż w Sephora, Douglasa i tak dalej, ale nadal mimo wszystko nie są to na pewno najlepsze ceny online. Armaf. Co to za zapach? Czy my tu mamy nuty? Nie mamy nut, trzeba później sprawdzić. Osmanthus mam. Ładny, urokliwy, chociaż bardziej lubię z mesą Crivelli. O, tutaj trochę tych koruzja i właśnie w dobrych cenach. O, 30 kaszela w spoko cenie. Także wyszła kwestia też tych Juicy Couture w ostatnich odcinkach. Które można by było gdzieś ulokować, na przykład w takiej kolekcji budżetowej dla nastolatki. Ja tam właśnie w jakimś odcinku z Testery Perfum opowiadałam, później teraz tu mam o tym winogronowym, tam było o tym Juicy Couture, Juicy Couture. Z ukazaniem miejsca, gdzie właśnie dobra cena. To są te winogronowe. Może tak zacznę po prostu przewijać i czasami się zatrzymywać. Co to jest to brązowe? Cliff Christian. I właśnie te zapachy, ta seria, co teraz będzie u góry, Jesus del Pozzo, Okata Tuberos Nights, no może dodam, ale to są bardzo mocarne serie. To jest no, takie ceny 200 za 100 ml w przypadku tego typu klimatów, to bardzo dobre. Organza produkt 300, czyli chyba tam będzie bez korka. Oczywiście, mając tyle zapachów, jakieś tam korek bym sobie znalazła, ale ja właśnie chciałam z tymi głowicami. Z tymi głowicami. Czy ktoś w ogóle kojarzy te Kenzo Medley? Ja bardzo słabo pamiętam. Może ja powinnam inaczej zrobić? Może ja powinnam nie od najnowszych, tylko dać sortowanie od najniższych cen i zobaczyć na przykład taki przedział do 200 zł. Czy jest coś właśnie takiej fajnej, okazyjnej cenie? Bo poszłam w te najnowsze, ale w sumie tak dawno nie przeglądałam asortymentu tego miejsca perfumowego, że w sumie może trzeba było dać typowe po cenach. Tylko teraz, jak ja to zrobię, to się wszystko namiesza. To jest w ogóle ta nowa wersja Anne Hesselser Femme, ale właśnie Adorable Intense. Ale jest sprawdzałam to coś nie do końca. Są te Dupont, te takie droższe. Z niektórymi miałam styczność. Miałam właśnie niektóre zapach od kolegi. To właśnie dobra cena na ten. Nie wiem, jak to się wymawia, ale no mówię, coś sobie go dodam, żeby zobaczyć, co mi tam w nim nie pasowało. Coś tam. On czasami bywał gdzieś tam w Glamour czy w Notino stacjonarnych. Te Soleil gdzieś mam flakon, ale muszę w końcu namierzyć.
Tej Elizabeth Arden Provocative chyba nie znam. Dodam sobie tak z ciekawości. Nie, że jakaś tam cena super, bo nie wiem, czy to jest super cena za ten zapach, ale dodam pod tym kątem, żeby sprawdzić nuty. Chyba jednak dam inne segregowanie. Sortuj, cena od najniższej. Oczywiście muszę przejść przez te próbki, pójść na takie ceny flakonowe. Zobaczyć, czy coś tutaj jest sensownego. To jeszcze jakieś miniaturki. Nie wiem, co to jest. Ale patrzę też po takich zapachach, które mogę kojarzyć, że to jest jakby już wskazę, że to jest dobry zapach. Butelka Botni zielony, właśnie taki trochę retro klimat, trochę właśnie do Tent Poison. Cenowo kiedyś te kabotiny bywały jeszcze tanie, ale to jeszcze nie są złe ceny. Właśnie ta cena dobra na ten job. Ja mam te Paul Smith Woman. One są w ogóle nie różowe, to takie bardziej wiosenne, zielone. Cena spoko. Ten zapach chyba jest z Azarro, ten co właśnie rozmawiałam z Dominiką, ten taki w stylu Ivres. Yves Saint Laurent. Tutaj dobra cena za ten Bidelusz, ale czy ta wersja jest fajna? To nie wiem, dobra cena za Eden. Fajnie wobec tych miast Karla Lagerfelda w testach Hebem wypadł dosyć Paryż, ale nie wszystkie sprawdzałam. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś maczek. Nigdy nie miałam żadnego. Jakaś wersja jest niedrogo. Sprawdzę ją później sobie. Sprawdzę ten Hollister Canyon. To w ogóle chyba zawar dla mężczyzn, mi się wydaje. Teraz tak sobie pomyślałam. Ojojoj. Trochę fajnie, trochę niefajnie. Już pewnie widać, dlaczego niefajnie, ale czerwona porzeczka. Dobra cena za ten pink. I am pink first, ale czy ten zapach jest fajny? Ja sprawdzałam te różne szminki Kasherla. No tak i tak. Ten Montblanc coś nie kojarzę, muszę sobie sprawdzić. O, tu Arma w ogóle ten jest za 102 setka, bo tam była. A nie, tam też była 102 setka. Dobra, to ja już coś kręcę. Czemu jest dwa razy? No nie wiem, o co tu chodzi. Czymś się różnią? Niczym się nie różnią. No właśnie te maseki, to mówiłam. Te mam. Alharaman, to są te. Dobra cena. To są takie trochę aromatyczność, trochę takie klimaty jak w Aventusie, porzeczki. Także aromatyczność i porzeczkość mocno zaznaczona. Lulu 50. Ktoś lubi retro klimaty. Fajnie. Ten kostium to mówiłam. Lepsza cena na tą Stella McCartney jest na testery w różnych innych miejscach. Ale ja nie powiem nic na temat. Znaczy. Raczej to nie był, niespecjalnie był to zapach Stella McCartney. Ta marka ma lepsze zapachy z wcześniej. Co to jest to? Nie wiem. A jak nie wiem, to muszę sprawdzić. Już widzę, że za dużo nie moich nut. Co my tu mamy? Arma w Art Amour. No dobra, ściemnia mi ekran. Zaraz ogólnie będzie. Będę się już typowo. Będę już typowo wychodzić, bo już 14 zaraz, także koniec. Tych nut nie sprawdziłam.
Nie wiem. Ta nie sprawdziłam, no to teraz też posprawdzam. Nie do końca. To jest jakaś wersja maczka Absolu. Daję na razie tutaj, bo dosyć dobre ceny, a któraś wersja mi się podobała na lotnisku, także muszę ustalić, która i wtedy będę mogła tutaj do tych ofert wrócić. Trochę się zmienił asortyment tego miejsca, bo dawno tu nie zaglądałam. Teraz zjeżdżam do tylko, że właśnie Orgazm pokazał tu najtaniej, natomiast trochę się pozmieniało w takim sensie, że trochę inny typ, inne sektory perfumowe, że tak powiem. No, wydaje mi się, że już kończę, bo jakby nie widzę tu już za bardzo możliwości, że ja tu jeszcze coś wskażę, coś trafię godnego sprawdzenia, polecenia i tak dalej. Bo widzę, że po wielu cenach to inne miejsca bym wskazała, to właśnie ta organza. Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę zdjęcia inne. To zobaczcie, tutaj nie ma korka typowo. A tutaj jest ten korek, ale tutaj też jest tester, więc jakby to zdjęcie już coś sugeruje, ale może niekoniecznie. Może niekoniecznie. W ogóle trzeba było nie nagrywać, tylko spać, odespać. Po późno poszliśmy spać, oglądaliśmy pierwszą część z Dune znowu, żeby po prostu być tak trochę odświeżyć sobie przed obejrzeniem drugiej części. Kiedyś miałam te White Luminous. O, te muszę sprawdzić, czy dziś są taniej. Zobaczmy na przykład na Allegro Super Gloss. Kostium. Boże, co ja piszę? Super Gloss. Przeszkadzają mi tutaj te wszystkie takie rzeczy na ekranie teraz. Dobra. Aha. Chyba nie do końca dobrze zrobiłam. Trzeba by było po prostu w ogóle coś wyszukać, bo sprawdzałam też inne rzeczy, właśnie, które chcę brać na te stery, czy nie są tanie. Napiszę tak, super gloss, kostium i właśnie zobaczymy, czy gdzieś jeszcze. 50 za 150, setka za 160. Dobra, dajmy sortowanie, które znowu tu mi przeszkadza. A nie, jest od najniższej, to tak dziwnie pokazuje. Setka 160. A tam było drożej. Jeszcze zobaczmy, co to za sprzedawca. Czy to jest ktoś sprawdzony, czy nie? Nie znam tego sprzedawcy, więc raczej nie będę ryzykować. Zróbmy dalej. Tutaj też jest setka. Chyba. No i to jest. A nie, to nawet nie jest setka, ale tu nie ma setki, nie ma setki, jest setka tu. No i właśnie tak trzeba będzie kupić. Tu jeszcze jest, co jest. To jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, czy to nie jest powiązane z tym skarbem. Czasami tak jest, jak kupię jakieś buteleczki z różnych miejsc, tylko że to jest ten sam sprzedawca, bo chodzi o to, że mówię takie buteleczki na perfumy. Bo jest to samo kup do 16. To oznaczenie. No nic, w każdym razie muszę poczytać jeszcze o tym szypr z Olfactive. I ten mam na uwadze pod kątem wiosny. One są super. One są super. Z kostium nasz też nie jedyne super z tej marki, ale oj. Także tak.